Witajcie, z tej strony Greki94 i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić windę z pistonów, o którą prosiło mnie wiele osób. No dobra, niewiele, tylko dwie, ale jednak ktoś poprosił. Więc oto pokażę Wam, jak ją wykonać. Aby wybudować windę, potrzebne nam będzie troszkę redstone'a, pistony lepkie, jak i te zwykłe, jakiś kamień, który obudujemy, repeatery, no i to chyba wszystko. No i oczywiście łopatek i luf, jakbyśmy się pomylili. Nie gwarantuję Wam właśnie, że na tym tutorialu wszystko zrobię idealnie od razu, gdyż jest to dość skomplikowana konstrukcja. Dobrze. Jeśli chcemy, żeby nasza winda podnosiła nas z tego poziomu, na którym stoimy, czy na przykład z tego klocka zaczynało swój start, no to kopiemy dwie kratki w dół. No i teraz robimy sobie miejsce. No i tak, na dole dajemy lepki piston, a u góry zwykły. Można dać dwa pistony lepkie, ale ze względów oszczędnościowych lepiej właśnie zrobić tak, jak ja pokazałem. No i tutaj ustawiamy go, ten repeater ustawiamy właśnie w taki sposób, że będzie największe opóźnienie. Ciągniemy czerwony proszek w ten właśnie sposób, gdyż jak zrobimy to inaczej, to po prostu, no, jak przeciągniemy koło tego, to się ten będzie uruchamiał zamiast tego na dole. No, dobra. Jak już pociągnęliśmy, no, sorry, to tak, tutaj wstawiamy czerwony proszek i tak, ważne, żeby to była dźwignia, gdyż ona nam pomoże w budowie, bo będziemy wiedzieć, gdzie kłaść repeatery. No, jak widzicie, winda działa, ponosi nas na jeden poziom, dobra. No i chowa się też. No to teraz włączamy dźwignię. Załóżmy, że drugim jakby włącznikiem będzie stał tutaj. No to dobra, no to robimy tak, tak, tu kładziemy repeater, nie przestawiamy tutaj nic, no i ciągniemy proszek do tych głównych kabli. Właśnie złe ciągnięcie kabli zajmuje dużo miejsca, dlatego na przykład tutaj widzicie, zminimalizowałem konstrukcję, tamta była ogromna, tutaj jest mniejsza. No i jak widzimy, wszystko działa poprawnie. No i teraz musimy zadecydować, gdzie nas popchnie następny piston. Możemy albo do tyłu, albo w prawo, bo już tutaj mamy repeater, no to nie będzie się dało w lewo. Albo do przodu. Załóżmy, że dajemy, żeby popchnął nas do tyłu. To stawiamy sobie dwa klocki pomocnicze. Kładziemy tutaj zwykły piston. Tutaj musi być koniecznie zwykły, bo tak to pociągnie innego. No i dobrze. No i teraz znowu doprowadzamy do jego kable. Tak, na tym poziomie musi być. No. Teraz tak. Tak, hop. Aha. Sorry. Pomyłka mała. Schodki tak zrobimy sobie. No i tutaj ciach, ciach, ciach. Tak, tutaj kładziemy jeden repeater na maksymalnym opóźnieniu. No i tutaj już ciągniemy proszek normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj kładziemy prawie na maksymalnym, czyli tak. No i zaraz, no, od razu walnimy tutaj dwa pistony, żebyśmy nie spadali. Najlepiej właśnie robić przy włączeniu dźwigni wszystko, no bo jest łatwiej po prostu. Wiemy, na jaki poziom nas podniesie i tak dalej. O, tu akurat musi stać piston. To tak, jak ja lepki. Oj, spadłem. Tak, tutaj sobie postawimy pomocniczy klocek. Tak, lepki, zwykły. No, okej, okay, jest. Możemy zniszczyć ten klocek. No, i zobaczymy, czy wszystko działa poprawnie.
No, jak widzicie, wszystko jest ok. Jakby komuś się nie udało, właśnie wszystko zrobił jak na filmiku, a jednak nie działa, to przyczyną najprawdopodobniej jest to, że nie stanąłeś jakby no najbliżej tego ściany. Jak stajesz na przykład gdzieś tak na brzegu tego pistonu, no to o, nie poniesie cię, albo po prostu nie popcha cię piston wyżej. Dlatego jak włączycie tą windę, to tutaj najbliżej tej krawędzi wstajemy i dopiero włączamy. No i wszystko wtedy działa. No dobra. Mamy już włączoną konstrukcję. No i teraz ciągniemy do tych pistonów proszek. Repeatery, jak stawiacie, to też jest bardzo ważne, żeby ktoś się nie pomylił, że mo i nie działa, mi nie działa, a wszystko robiłem tak jak na filmiku. Muszą być na tym poziomie, co ta deseczka, jakby tutaj u pistona. Czy na przykład, jak chcesz, żeby ten piston się włączył, to musi być na repeater na tym poziomie. No bo inaczej nic z tego nie będzie. No i dobrze. Przestawiamy sobie właśnie w taki sposób. Ten repeater odpowiada temu klockowi. No i teraz ciągniemy proszek. No i teraz bardzo ważna rzecz. Jeśli połączymy go z tym. Jeśli chce się na przykład z tym połączyć, to musicie tutaj wrzucić repeater 1. Chwila. Tak, tutaj. I dać na opóźnienie. Załóżmy, dajmy go tu. Maksymalne. Bo to jest drugi poziom, że w odpowiednim czasie się włączał ten piston. Tak właśnie, tu jest maksymalne opóźnienie tutaj. Tu są dwa. I minimalizacja na tym polega, że jak będziemy na następne poziomy już chcieli na przykład ten piston, żeby się włączał, no to próbujemy na przykład następne kable połączyć do tego już repeatera, który jest opóźniony, no bo nie trzeba będzie tyle repeaterów kłaść. No, dlatego szukacie jakby tak optymalnego rozwiązania. No, o. Na przykład ja teraz myślę, że znalazłem. Mam nadzieję. No. Chyba pozory mnie nie mylą. To już kładziemy tutaj. No i patrzcie. Jest, udało się. Tutaj nie ruszamy. No jakby ten repeater już jest opóźniony przez tego. No i dzięki temu nie kładziemy już tutaj dwóch następnych. No to jest bardzo ważne właśnie, żeby uważać. Też sprawdzajcie za każdym razem, czy wszystko działa poprawnie. Bo może być dużo pomyłek. No i ja sprawdzam. No, wszystko, na razie wszystko jest ok. No to teraz popcha nas w lewo. Czyli tutaj. To klocki pomocnicze. Piston, który nas popcha. Zwykły. No i znowu się zaczyna zabawa. O, o. No trudno, o. Teraz się znowu zaczyna zabawa, ciągniemy kabelek. No, tutaj dajemy opóźnienie takie. Tutaj dajemy maksymalne. No i spróbujemy się właśnie połączyć z tymi opóźnieniami. Żeby właśnie nie dawać tutaj trzeciego. No to jest bardzo ważne właśnie, żeby jak najmniej stosować tych repeaterów. Tylko korzystać z poprzednio wykonanych. No, zaraz zobaczymy, czy się uda. Raczej tak. Jak dam tutaj, to nie. Jak dam tu, to przyblokuje ten proszek. To też jest bardzo ważne, żeby uważać, gdzie kładziecie proszek i tak dalej. O. Pięknie się udało. Ziemi też możecie nazbierać właśnie jako pomocnicze klocki. Potem je usuwacie i w problem z głowy. No. Ciach, ciach, ciach. No, jest pięknie. Ma odpowiednie opóźnienie. Sprawdzałem, czy wszystko jest ok. Jest ok. Dobra. Teraz tutaj dwa pistony muszą być, kolejne. No i mniej więcej budowa wygląda tak samo. Reszty. Im wyższy poziom, tym większe opóźnienie. Ważne właśnie jest, żeby repeatery były odpowiednio ustawione. Bo to jest synchronizacja. Po prostu czasami na przykład zapomnicie jednego repeatera i wam coś nie będzie działać. No to wtedy sprawdzajcie.
czy wszystko jest ok. Albo na przykład, no, proszek na przykład się będzie tutaj spotykał i przez to opóźni tego. No, różne są problemy, ale staracie się ich unikać, właśnie na początku pomyśleć, a potem stawiać. Dobrze, no to załóżmy proszek. Jak podniesie nas dwa tutaj, no to przydałoby się, żeby nas popchnęło teraz tutaj. No, czyli proszek możemy na przykład poprowadzić tutaj, do tego. No i tak, ten ma już dwa opóźnienia. No to załóżmy jeszcze, połączymy się do tego repeatera. Tylko teraz będziemy musieli też walnąć jedno. Tak, jeszcze jedno będziemy musieli wrzucić. No, to tak, tutaj. No i tutaj jeszcze muszą być dwa. Raz, dwa. Na maksymalnym. No. Dwa. Chwilę muszę się zastanowić. Teraz sprawdźmy, czy dwa. Czy wszystko działa. No, działa. Czyli dobrze. Dobrze pomyślałem. Dwa. A tutaj już nie musi być u góry. Podłączymy go do tego właśnie. Jak ktoś ma mod Single Player Commands, to bardzo jest przydatny w budowie. Gdyż, jak wiecie, można latać i przez to łatwiej się buduje tego typu konstrukcje. Dobra, załóżmy, poprowadzimy tu. Tutaj już nie musi być. No i schodek tutaj w dół. O, ciach. Prawdopodobnie można ten jeszcze tą windę zminimalizować, ale mnie się akurat nie udało. Aha, no i patrzcie teraz. Taz nie zadziała odpowiednio, nie będzie czas, bo tutaj są dwa opóźnienia, ale te opóźnienia już nie dotyczą tego klocka, tylko tutaj trzeba usunąć, tutaj dać i tutaj wstawić. Właśnie to są błędy. Też sam je popełniam. Zapomniałem o tym, ale jak widzicie, o, teraz to ma opóźnienie, ten klocek i ten na dole. To wszystko będzie ok. No, sprawdzamy. O, coś jest nie tak. Tutaj zobaczmy. Spróbujemy jeszcze to opóźnić maksymalnie, bo coś musiałem zepsuć. Jeszcze raz spróbujemy. No co jest? Ha, pewnie dlatego, że tu za bardzo się na krawędź wychylam. No to dobra, zrobimy tak i zaraz zobaczymy, czy wszystko jest ok. No tak, za bardzo byłem wycholony na krawędź. I po prostu, o, właśnie tego typu błędy też. Dlatego właśnie pokazuję wam, jak się mylę, żebyście sami nie popełnili tych błędów. Albo jak zobaczycie, że właśnie nie działa, że o, coś tam źle zrobiłeś, sam nie umiesz tutoriali robić, no i tak dalej. No to żebyście zobaczyli, że są proste rozwiązania tego. No jak widzicie, na razie to nas ponosi na cztery kratki, bo tu są dwa pistolety, tu też dwa. O, no co? Aha, klocki te osunąłem, no. Nie wiadomo po co. No właśnie, one muszą tu być. Bo inaczej nas nie poniesie. Odpowiednio. No. Okej. Nawet 6 pistonów. Dobra, no i robimy jeszcze 2 na 8. Bo to już schemat będzie się powtarzał. Dobra, to teraz to z tego tutaj będzie pchał, no to tutaj sobie. Kloczek pomocniczy w wykłyciach niszczymy. No i staramy się do tych opóźnień tutaj, o tego opóźnienia, co tam jest, podłączyć. Tak, tutaj jedno. Dobra, schodzimy w dół. O. No.